moi drodzy, z tej strony Farel i witam w kolejnym zwariowanym odcinku z odzorowywania rzeczy z gry Fortnite w życiu realnym. Moi drodzy, dzisiaj przygotowałem dla was coś specjalnego z racji tego, że z wielkimi krokami zbliża się Halloween. Dzisiaj będziemy przygotowywali właśnie maski na tą okazję. W sumie po opisie i po miniaturce już wiecie, więc tak moi drodzy, będzie to Merry Marauder oraz Ginger Gunner. Oczywiście dzisiejszy projekt, który ukończymy, będziecie mogli wygrać na moim Instagramie, więc teraz wszystkich bardzo serdecznie zapraszam na mój profil na Instagramie Gaming with Farel. Chciałem wam jeszcze podziękować za aktywność oraz wyświetlenia pod ostatnim filmem, w którym stworzyliśmy Lamorosca. Zostawiliście ponad 240 tysięcy wyświetleń oraz 13 tysięcy łapek w górę. Mam nadzieję, że ten odcinek również wam się spodoba i zostawicie takie same wyniki, a może i lepsze. Powiem wam tak, moi drodzy, dzisiaj czeka nas masa pracy, musimy zrobić aż dwie maski, więc dzisiejszy odcinek będzie nagrywany na siedząco. Przydałoby się zorganizować jakiś fotel. On też musi nagrać. Z pewnością wielu was kojarzy, że używam fotele od firmy Diablo. Więc postanowiłem typowo pod ten odcinek zorganizować sobie kolejny fotel od firmy Diablo w takim samym kolorze czarnym, jaki mam na streamach. A to jest mój pies joystick, też gamingowy, tak naprawdę to dla niego chyba ten fotel, bo tamten troszeczkę pogryzł. To co moi drodzy, ja zabieram się za skręcanie fotela i zaczynamy nasz projekt. Jeżeli szukasz fajnego fotela, na którym ci się będzie fajnie grało oraz pracowało, polecam firmę Diablo. Ja posiadam osobiście 3 już takie fotele w domu. Link do sklepu znajdziecie w opisie tego filmu. Moi drodzy, co potrzebujemy, aby skonstruować naszą maskę? Na samym początku z pewnością potrzebny jest nam projekt. Na pierwszej kartce mamy brwi, usta oraz taki lukier, który stanowi obwódkę naszej maski. Na drugiej kartce zaś mamy całą maskę. Musimy wyciąć to dwukrotnie. Z czego będziemy wykonywali naszą maskę? Naszą maskę będziemy wykonywali z gąbki takiej specjalnej dla plastyków. Gąbka ta nazywa się EVA, Eva. Nie wiem jak dokładnie to się czyta. Tutaj mamy wersję 2 mm, która posłuży nam do zrobienia brwi, ust oraz obwódki z lukru. Natomiast maskę wykonamy z gąbki o grubości 0,5 cm. Dodatkowo do tego będziemy potrzebowali skalpel, żeby to wszystko wyciąć, jakiś pędzelek, żeby to ładnie pomalować, sznurek, dzięki któremu nasza maska będzie się trzymała naszej głowy i nie będzie spadać, jakiś super mocny klej, nożyczki oraz farby akrylowe koloru niebieskiego, czerwonego, białego i tutaj uwaga, ciemny brązowy i jasny taki piaskowy brązowy. Te dwie ostatnie farby są po to, abyśmy uzyskali taką fajną strukturę ciasteczkowej twarzy. Oczywiście wszystkiego się dowiecie, jak zaczniemy malować. Ja teraz, moi drodzy, zabieram się za wycinanie mojego projektu i zaczynamy. Ja już swój projekt wyciąłem. Maskę będziemy odbijali na gąbce o grubości 0,5 cm. Pamiętajcie, że musimy odbić ją dwa razy, czyli raz prawa strona, później odwracamy i lewa strona. Natomiast usta, brwi oraz cały lukier musimy odbić na gąbce o grubości 2 mm. Brwi odbijamy dwukrotnie, usta odbijamy dwukrotnie również, bo przecież robimy dwie maski. I pozostał nam lukierek. To jest najgorsza część do wycinania, ponieważ musimy ją odbić aż 8 razy. Teraz pokażę wam fajną, szybką metodę. Odbijamy nasz lukier w ten sposób, wycinamy tutaj falbankę, po czym ściągamy, falbanka już jest wycięta, łapiemy sobie 2 cm, linijeczka, cyk, skalpelkiem szybko i mamy dwa gotowe paski. Tak wygląda gotowa, wycięta maska. Wyciąłem również już oczy. Wycinałem je za pomocą skalpela, dlatego są troszeczkę takie poszczępione, nie są okrągłe. Jeżeli macie coś tej średnicy, jakiś pojemniczek plastikowy, który ma zakręcany gwint i ta krawędź jest ostra, to sobie ładnie przyłóżcie, tylko żeby ten pojemnik był twardy, nie miękki, bo jak przyciśniecie za mocno, to się zrobi wam jajeczko, elipsa i wytniecie jajowaty otwór zamiast okrągłego. Więc spokojnie do gąbeczki przykładamy prawo, lewo, prawo, lewo i można bardzo fajny sobie otwór wyciąć za pomocą jakiegoś pojemniczka. Ja niestety takiego pojemniczka nie miałem, więc musiałem sobie poradzić skalpelem. To może przejdźmy teraz do lukru. Tak wygląda gotowy pasek lukrowy. Jest sklejony z 4 części, on będzie gdzieś mniej więcej tej długości i ten pasek jest tak idealnie wycięty, że jak zaczniemy sobie przykleić go tutaj na czoło w masce, będziemy go zaginać, to idealnie nam się zepnie pod brodą. Brwi jeszcze nie wyciąłem, ale brwi to wiadomo, dwa takie malutkie kawałeczki. To co, przystąpmy teraz do sklejania. Jeżeli macie w domu taką oto opalarkę lub też suszarkę, bardzo fajnie jest przed sklejeniem tą gąbkę sobie podgrzać i ona wtedy bardzo fajnie nam się skleja i jest wtedy o wiele bardziej plastyczna. Tylko uważajcie, jeżeli robicie to suszarką, żebyście matce przypadkiem suszarki nie spalili. Teraz pokażę wam, jak to ma mniej więcej wyglądać. Na jedyneczce sobie ładnie podgrzewamy jedną stronę, starczy.
zegnijmy sobie troszeczkę gąbkę do środka, żeby ona była taka zakrzywiona już w kształcie maski. Chwileczkę odczekamy i zobaczcie, fajnie wszystko już się samo zagina. Naprawdę jest ta gąbka mega plastyczna. Robimy tak samo z drugą połową, tylko oczywiście w drugim kierunku. I voilà, jak widzimy, maska już nabiera powoli kształtu. Teraz ja polecam sobie podgrzać krawędź, którą będziemy przyklejali, żeby też ona była ciepła. Wtedy ten klej 100 razy lepiej łapie. Posmarujcie zawsze jedną krawędź tylko klejem. I jak przykładacie maskę, to musi być to przyłożenie pewne, bo jeżeli przyłożycie, on się Wam zaschnie, oderwiecie, macie już na krawędzi zaschnięty klej. Po czym będziecie chcieli jeszcze raz to przykleić i już ten zaschnięty klej nie będzie się tak dobrze łapał gąbki. Byście musieli wtedy milimetr odciąć i próbować po raz kolejny. Więc taka przestroga od Farela. Dobra, lecimy po kolei. Jak widzimy, od razu trzyma. Wykonujemy taką samą czynność aż do samego dołu. Jeżeli tutaj będziecie mieli problem na dole ze sklejeniem, również czymś podgrzejcie, wtedy Wam o wiele łatwiej pójdzie. Moi drodzy, moja maska już jest sklejona. Mam nadzieję, że jakoś fajnie, ładnie to widać. Możemy jeszcze dodatkowo dodać kształtu, podgrzewając. Co, jak pani szerca, nie? Teraz czas na wycięcie uśmiechu. W przypadku pana ciastka niestety jest to uśmiech smutny. Jak najlepiej to zrobić? Moi drodzy, bierzemy super mocny klej, dajemy kropeczkę z lewej, z prawej, z góry i na dole, taką malutką. Uśmiech nas lekko sobie przyklejamy do maski. Wiadomo, maska jest półokrągła, więc ten uśmiech też będzie inaczej po prostu się nam odkształcał. Po czym ładnie sobie odrysowujemy albo od razu wycinamy skalpelem, jak to woli. Również to można zrobić nożyczkami, ponieważ ta gąbka jest naprawdę miękka. A później przed pomalowaniem sobie ładnie zrywamy i wiemy dokładnie, w którym miejscu będą znajdowały się nasze usta. I cyk. Usta mamy wycięte, teraz biorę się za malowanie. Przystępujemy do malowania maski, będą nam potrzebne dwa kolory, tak jak już Wam prędzej wspomniałem. Ciemny brązowy oraz jasny taki piaskowy brązowy. Wyciskamy sobie trochę farby brązowej, jakąś karteczkę, co tam chcecie. Pędzel musimy wytrzeć, żeby nie był on taki mokry. Nabieramy farby, rozcieramy, żeby też tej farby za dużo nie było na pędzlu. I malujemy po prostu w ten sposób. Góra, dół, aż nam pędzel wyschnie. Tutaj w oczach również, żeby od razu już nam to wyschło, ponieważ będziemy później montowali do środka siateczkę, a nie chcemy, żeby w środku było widać siwe. Można by było wszystko prędzej pomalować sprayem na biało i wtedy wystarczyłoby pomalować farbą tylko raz, ale niestety białego sprayu nie mam, dlatego ja sobie będę malował całą maskę z dwa razy. Właśnie skończyłem dwukrotnie malować maskę, maska już wyschła, tak wygląda pomalowana. Powiem Wam, że podwójna warstwa wystarcza. Teraz, moi drodzy, nadamy naszej masce strukturę ciasteczkową. Jak to zrobić? Bierzemy naszą farbę piaskową, akrylową, jaśniejszą, na karteczkę standardowo i tak samo jak poprzednio, pędzel, tylko tym razem troszeczkę mniejszy, wycieramy do sucha, farba na kartkę, rozmazujemy, żeby tak naprawdę za dużo tej farby na pędzlu nie zostało i tapujemy tak od góry całą maskę w koło, żeby po prostu zostały takie plamki. Jak jasna farba zaschnie, to zostawi nam taką bardzo fajną strukturę piernikową. Właśnie skończyłem malować jaśniejszą farbką maskę. Nie wiem, czy dokładnie widać, ale jest taka fajna strukturka piernika, że tak powiem, bo to jest chyba ciastko piernikowe, co nie? Jak widzicie, ja już swoje części mam pomalowane, rączki brudne. Cały czas operacyjny malowania takich części 2 godziny. Musi to wszystko wyschnąć. Ja zrobiłem brwi koloru takiego jaśniejszego, troszeczkę niebieskiego, niebieski z białym po prostu zmieszałem. Odłóżmy sobie je na bok. Usta standardowo czerwone, one będą przyklejone w ten sposób. I teraz najważniejsze, musimy przykleić do naszej maski nasz piękny lukier. Przyklejamy wzdłuż, później tutaj zaginamy bez rozcięcia, aż schodzi nam się wszystko przy brodzie. Bardzo proste, no to widzimy się, jak ja zaraz to przykleję. Jak widzimy, nasze ciastko jest teraz ładnie obtoczone lukrem. Teraz przyklejamy brwi. Chyba równo, co? Tak to będzie wyglądało. Teraz czas przykleić sobie usta. Ale zanim przyklejemy usta, musimy wypełnić je siateczką. Kawałek czegoś takiego, dokładnie Justyna mi to przygotowała. Nawet nie wiem, skąd ona to wzięła. To są chyba jakieś białe rajstopy. Nie mam pojęcia. Więc robimy tak, moi drodzy. Na szerokość ust wycinamy naszą włókninę. Po czym przyklejamy ją tutaj kropelką, bądź też na taśmę dwustronną, zależy co kto ma, do ust i dopiero całe usta na kropelkę przyklejamy, żeby ta włóknina była między maską a ustami.
to ja zabieram się do roboty. I voilà, tak to powinno mniej więcej z tyłu wyglądać. Dobra, teraz bierzemy się za przyklejanie. Standardowo kropeleczka na czubeczku i już wszystko w porządeczku. Jak widzicie, siateczka już jest na swoim miejscu. Z drugiej strony wygląda to w ten sposób. Bardzo fajnie jest to przyklejone. Nigdzie ona nie wystaje. Co prawda troszeczkę musiałem się namęczyć, ponieważ kropelka troszeczkę słabiej łapie przez siatkę. No ale jak się dłużej przytrzymało, to wszystko ładnie związało. To co, moi drodzy, robimy taką samą operację, tylko że teraz z oczami. Maska jest już prawie gotowa. Z tyłu wygląda w ten sposób. Oczy tak samo przykleiłem. Troszeczkę ją całą podgrzałem opalarką. Nadałem jej lepszego kształtu. Tu. Teraz w tym miejscu, gdzie się nam zgina lukier, robimy dwie dziureczki, przeciągamy sznurkiem, bądź też możemy zamontować gumkę w środku, przyklejając na super glue. Jeżeli macie gumkę, to jak najbardziej, ja to zrobię na sznureczek. I za chwileczkę zobaczymy, jak prezentuje się na twarzy. Chodź tu, chodź tu. Chodź, chodź, zostaw, zostaw, chodź. Jestem. Panie ekspercie do spraw technicznych. Proszę pana, czy ta maska jest wzorowo wykonana? Jeżeli jeszcze nie znacie, to jest mój pies, nazywa się Joystick. Joystick jest pomeranianem, bardzo dobrym. Dał mi możliwość dzisiaj nagrania tego odcinka. W ogóle nie krzyczał, tylko 3 razy musiałem z nim wychodzić na spacer. Joystick również posiada swojego Instagrama, więc teraz wszystkich bardzo zapraszam, jeżeli lubisz rasę pomeraniana. Pewnie kojarzycie takiego słodkiego psa Bu w internecie. To jest ta sama rasa i też on będzie kiedyś tak obcięty, jak mu futerko urośnie. Jak wygląda taki pomeranian w takiej masce? Super, bo mi się bardzo podobasz. Tym, tyry, tym, tym, tym. Mary Marauder. Generalnie maska mi się mega podoba. Super wyszła, kolory są naprawdę fajnie odwzorowane. Struktura ciastka wyszła też perfekcyjnie. Lukier biały malowany pędzlem jest 100 razy ładniejszy, niżeli byśmy mieli malować sprayem, ponieważ daje mu taki realny wygląd. A teraz mam dla was niespodziankę i pokażę wam drugą maskę. Z pewnością wielu z was już zapomniało, że mieliśmy robić dwie maski, ja robiłem tylko jedną. Druga maska wygląda w ten sposób. Z pewnością teraz się zastanawiacie, skąd wziąłem taką czerwoną włókninę, żeby wypełnić usta. To jest ta sama włóknina co oczy, tylko pomalowana po prostu farbą akwarelową na czerwono. Prędzej ją rozciągnąłem na kartonie, przykleiłem taśmą w koło i malowałem prawie że suchym pędzlem bez farby. Bardzo fajnie wyszło, czas przymierzyć maskę. Ona jakoś tak stoi zawsze w Fortnite'cie. Czy tak, czy tak? Ogólnie dwie maski, jak na Halloween, moim zdaniem petarda, petarda na przebranie. Jeżeli masz swoją dziewczynę i chciałbyś się z nią przebrać, akurat lubicie tematykę Fortnite'a, no to jak najbardziej polecam. Oczywiście oba projekty w formie PDF macie w pierwszej linijce w opisie tego filmu. Moi drodzy, ale to nie wszystko, z racji tego, że do Halloween pozostało jeszcze miesiąc czasu, możecie wygrać obie dwie maski. Co musisz zrobić? Wystarczy, że wbijecie na mojego i Justyny Instagrama. Na moim Instagramie możecie wygrać Mary Marudera, a Justyny Instagramie możecie wygrać Pani Ciastko. Nie pamiętam, jak ona się po angielsku nazywa. Więc teraz wszyscy wbijamy na Instagrama, zostawiamy followa, a niedługo na naszych profilach pojawi się zdjęcie konkursowe. Na koniec jeszcze chciałem przypomnieć, żebyście zostawili wszyscy łapeczkę w górę, jeżeli doceniacie moją pracę, zasubskrybowali kanał z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robicie, ponieważ takie odcinki będą pojawiały się coraz częściej. A jeżeli jeszcze nie widziałeś moich ostatnich odcinków, serdecznie zapraszam do nadrobienia materiału. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę, trzymajcie się, yo!